Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek 33 tygodnia zwykłego. Tak, i dzisiaj wracamy do 18 rozdziału świętego Łukasza, tyle tylko, że tam parę perykop przeskoczyliśmy. Takich właściwie perykop, gdzie jakby Jezus pokazywał w taki sposób delikatny trochę nasze zaślepienie, to, że my tak jakoś trochę po omacku szukamy sposobu na życie, chwytamy się jakichś tam sposobów, wydaje nam się, że tak powiem, uchwyciliśmy Pana Boga za nogi, już wszystko wiemy, a tak naprawdę jakby Jezus delikatnie trochę pokazywał, że to nie jest to, o co chodzi. To tam są takie słynne perykopy o na przykład o bogatym młodzieńcu, tak, który przyszedł do Jezusa pytać się, co ma zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Ale też w końcu jest zapowiedź męki Jezusa. Zapowiedź męki, która jak zwykle trafia na kompletne niezrozumienie uczniów. Właśnie to jest ciekawe, że uczniowie idą z Jezusem, są z Jezusem, przebywają z Nim. A bardzo wiele jest takich właśnie sytuacji, gdzie, z których wychodzisz, oni tak właściwie tego kompletnie nie rozumieli. Właściwie jak wchodzimy w tą dzisiejszą perykopę, zaraz ją usłyszymy, perykopę o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem, no to właśnie to wszystko obnaża właśnie taką ślepotę, zaślepienie uczniów. I tu właśnie można się przyjrzeć, co nas tak naprawdę zaślepia. I tak ogólnie rzecz biorąc, to co nas zaślepia, no to właśnie nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania, nasze widzimisię, to, że ja jakoś mam swoją wizję, jak to wszystko powinno wyglądać jak to, i swoją wizję tego, co to znaczy, że ma być dobrze, nie? Czyli swoją wizję dobra. Właśnie to jest to, co zaczęło się od grzechu pierworodnego, że myśmy wzięli w nasze ręce władzę zdecydowania, co jest dobre, co jest złe, prawda? Że my to wewnętrznie sobie tam określamy. My mamy jakąś wizję dobra. No i ciągle wyczekujemy, żeby było tak właśnie po naszemu. No albo wreszcie dochodzimy do tego, że nie mamy żadnej wizji dobra, bo już tego próbowaliśmy, tamtego i w sumie nie wiemy. I tak żyjemy właściwie no, trochę w przekonaniu, że to już wszystko nie ma sensu, albo w takim wyczekiwaniu nie wiadomo na co. No i wtedy też, żeby nie wiem co nadeszło, to człowiek nie jest w stanie być szczęśliwy, bo właściwie nie wie na co czeka. Czeka, żeby było dobrze, ale nie ma żadnego wyobrażenia tego dobra. No w związku z tym, żeby wtedy nie wiadomo co nadeszło, no to właśnie człowiek nie jest w stanie się tym cieszyć, bo właśnie nie wie, czy to jest to na co czeka, czy nie. No bo nie wie czego chce. No i to jest w sumie dobry wstęp do dzisiejszej Ewangelii, bo Jezus za chwilę będzie niewidomego pytał, co chcesz. Co chcesz, żebym ci uczynił. Właśnie, ale idźmy do dzisiejszego tekstu. 18 rozdział Łukasza, wiersze 35-43. Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Właśnie tak, jak to powiedzieć. Po pierwsze, to zwracają na mnie moją uwagę w dzisiejszej Ewangelii. Właśnie nie po pierwsze ten niewidomy żebrak, ale po pierwsze to zwracają moją uwagę w tej dzisiejszej Ewangelii ci, którzy wyprzedzali Jezusa i którzy nastawali na żebraka, żeby umilkł. To jest bardzo ciekawe.
Właśnie, że oni wyprzedzali Jezusa i nastawali na żebraka, żeby umilkł, prawda? I to jest taka bieda właśnie ze wszystkimi, którzy wyprzedzają Jezusa, którzy wiedzą lepiej od Jezusa i zdają się prowadzić Jezusa. Właśnie to jest takie greckie słowo, to się pojawia, proago. Proago to właśnie nie tylko wyprzedzam, ale jakby usiłuję prowadzić, nie? Ago to próbuję wieść, prowadzić, że to ja próbuję przejąć prowadzenie. To na przykład tak jak święty Piotr pod Cezareą Filipową, kiedy Jezus zapowiadał swoją mękę, tak i Piotr próbował wziąć za rękę Jezusa, pociągnąć go w inną stronę, że nie, Panie, tutaj się zatroszczymy, żeby to nigdy nie przyszło na Ciebie. No i wtedy Piotr usłyszał, prawda, te słynne słowa upizomu satana właśnie, cokolwiek by to znaczyło, znaczy cokolwiek by to znaczyło, na pewno to nie znaczy precz mi z oczu. Owszem, usłyszał szatanie, ale to opizomu to znaczy za mną, że jakby Jezus pokazał Piotrowi jego miejsce, tak? Że tak, kiedy ty próbujesz prowadzić mnie, kiedy ty próbujesz wiedzieć lepiej ode mnie, to stajesz się szatanem, wrogiem. Natomiast to ja chcę poprowadzić ciebie. Więc właśnie w ogóle tutaj święty Łukasz używa takiej trochę żonglerki. Takiej żonglerki, jeśli chodzi o słowa mówiące o chodzeniu, przechodzeniu, pójściu za Jezusem. Właśnie takich różnych greckich słów używa na określenie właśnie takiej czynności. Bo na przykład, kiedy ten żebrak słyszy, że tłum przeciąga, to jest takie greckie słowo poreomai. Co ono by znaczyło? To znaczy jakby trochę, jakby to powiedzieć, drogować. Chce się robić drogę, ale nie robić drogę, że ją budować, tylko robić drogę, tak jak ja na przykład powiem, na przykład, o, żeby przyjechać do ciebie, to musiałem zrobić 200 kilometrów, żeby do ciebie dojechać, nie? To w tym sensie zrobić, nie? W sensie, że podążać tą drogą, prawda? Poruszać się tą drogą, podążać tą drogą, iść drogą, prawda? Przechodzić to nie, bo Jezus przechodzi i to przechodzić to jest znowu parerchomai, tak, że Jezus rzeczywiście przechodzi obok, przechodzi, przy każdym z nas przechodzi i każdy z nas ma szansę do Niego się przyłączyć. Natomiast ci, którzy się przyłączyli do Jezusa, no to oni właśnie parerchomai, bo to Jezus jest drogą i właśnie kiedy idę z Jezusem, no to czynię, że tak powiem, tą drogę swoją drogą, idę z Jezusem, jakby ta droga dokonuje się we mnie właśnie. Jezus jest drogą w tym sensie, że no, On jest źródłem, On jest celem, tak jak to właśnie lapidarnie mówi Jezus, prawda, w tym nie mogę wystękać w Apokalipsie, że jestem Alfą i Omegą, początek i koniec, prawda. Jezus jest źródłem, Jezus jest punktem dojścia, Jezus jest celem, ale Jezus jest też sposobem. Tak, Jezus jest też sposobem, jest bramą, jest drogą właśnie. I teraz ta droga, rzecz jest w tym, że ta droga dokonywała się we mnie, żeby Jezus się we mnie kształtował właśnie. No i to jest właśnie to porełomaj, nie? Że właśnie Jezus się we mnie kształtuje, Jezus się we mnie dokonuje, ta droga dokonuje się we mnie. We mnie dokonuje się przemiana, którą Jezus przedczynić, prawda? Jezus z jednej strony, prawda, jak patrzymy na Jezusa, to Jezus jest obietnicą, Jezus jest darem Ojca, prawda? W Jezusie widzimy to, co Ojciec chce z nami uczynić. Właśnie w Jezusie, jedynym Synu Boga, widzimy, co to znaczy, że jesteśmy dziećmi Boga, kim Bóg chce nas uczynić, kim chce nas czynić. No Jezus jest tym, który może nas w tym prowadzić, który Jezus przychodzi do naszych serc, do naszych wnętrz, żeby to czynić. Właśnie Jezus przychodzi czynić coś, co się nazywa metanoia, czyli właśnie przemieniać w nas to, co głębsze niż umysł. Tak, z jednej strony Jezus swoim słowem chce nas pouczać, ale pouczać w tym sensie, że tłumaczyć nam, co naprawdę Bóg chce z nami uczynić, o co Bogu naprawdę chodzi. Nie? Żebyśmy zrozumieli, o co Bogu naprawdę chodzi, żebyśmy chcieli, żeby On rzeczywiście w nas tego dokonał. I wtedy Jezus może w nas dokonać. To jest jeden z największych owoców, do jakich doszedłem, czy jakie otrzymałem w wyniku wieloletniego jeżdżenia na rekolekcje ignacjańskie. Tak? W wyniku wieloletniego przesiadywania
Znaczy wiadomo, że nie siedziałem całe lata, tylko tam jeździłem na tydzień co jakiś czas na te rekolekcje ignacjańskie, tak, i w wyniku tego przesiadywania, przemyśliwania, przemodliwania, tak, i w ogóle tego, co się robi na rekolekcjach ignacjańskich, jedna z największych rzeczy, jaka do mnie dotarła, do mojego umysłu, do mojego serca, to taka rzecz dość ciekawa, że ja byłem nastawiony taki bardzo gorliwie na początku, właśnie ta gorliwość się ukierunkowywała. W każdym razie byłem nastawiony tak gorliwie, że cokolwiek tam, prawda, do mnie docierały treści jakieś na tych rekolekcjach, to ja próbowałem to realizować. I dopiero po latach do mnie dotarło, że święty Ignacy z Loyoli w książce ćwiczeń duchowych, jak podaje te schematy medytacji, te punkty, prawda, mówi o czym medytować, prawda, jak tam się medytuje, to na końcu każdej medytacji nie, mówi zupełnie coś innego. Nigdy nie mówi, że teraz idź i to zrób, tylko mówi i na koniec medytacji módl się o to. Że święty Ignacy z Loyoli to widział, że Jezus przychodzi, o czymś mi opowiada i to, co opowiada Jezus, na ile jestem w stanie to zrozumieć, to jest propozycja. Nie? Propozycja Jezusa dla mnie na dzisiaj. I teraz do mnie należy, że tak powiem, inicjatywa, że Jezus już mi opowiedział i teraz chodzi o to, żebym ja odpowiedział Jezusowi, czy ja chcę, czy nie. I dlatego Ignacy namawia, mówi, powiedz Jezusowi, że chcesz. No mów, powiedz mu, że chcesz. Jak już tak wysłuchasz go na medytacji, jak on ci opowie, co dzisiaj chce z tobą uczynić, to powiedz mu, że chcesz. Proś go, powiedz mu, że chcesz. No, no właśnie o to chodzi, nie? Że tak wyglądają nasze relacje naprawdę z Jezusem. Że Jezus przychodzi, o czymś opowiada, coś pokazuje i to, co Jezus opowiada, to, co pokazuje, to nie jest zadanie do wypełniania, tylko propozycja, co On chce ze mną zrobić. Właśnie, On jest drogą, On jest źródłem, On jest punktem dojścia, On jest tym, co, który chce we mnie coś dokonywać, dokonywać głębiej niż umysł, przemieniać moje serce, przemieniać serce, do którego nikt z nas nie ma dostępu, tak? Człowiek nie ma dostępu do swojego serca. Tam gdzieś blado możemy trochę się zorientować, co się dzieje w naszych sercach, co tam jest poranione, pokrzywione, ale nikt z nas nie potrafi leczyć, przemieniać swojego serca. Potrzebujemy Stwórcy, żeby to zrobił. Ten Stwórca przychodzi w Jezusie. I to właśnie widzę w tych słowach, właśnie w tych różnych terminach, które święty Łukasz używa, nie? Że prawda, Jezus przechodzi, prawda, przechodzi. Właśnie tyle to znaczy przechodzi, że On przychodzi, opowiada, ukazuje pewną propozycję i trzeba się zadeklarować, czy ja tego chcę, czy nie, bo ja mogę zignorować to zupełnie i się zająć tam swoimi sprawami i uznać, że są lepsze propozycje. To właśnie na tym polega bieda, że my mamy niestety taką władzę, czy niestety, no mamy taką władzę, że właśnie Bóg nie chce z nami nic robić na siłę. On proponuje i czeka na moje chce, na moją odpowiedź, tak jak z Maryją, prawda? W scenie zwiastowania, że proponuje i czeka na jej odpowiedź. I teraz ja mogę w ogóle nie zauważyć tego przechodzącego Jezusa, który właśnie przechodzi i daje mi jakąś propozycję, coś chce zrobić dla mnie i potrzebuje mojego chce. W ogóle mogę go nie zauważyć, mogę nie odczytać tej propozycji, a mogę zauważyć, odczytać, powiedzieć, że mnie to nie interesuje, zająć się zupełnie czymś innym. Właśnie to jest cały problem. Właśnie i ci, którzy idą z Jezusem, ci, którzy porę łamają, no to ta droga w nich się dokonuje, tak? To są ci, którzy chcieli, tak? Którzy dostrzegli tego Jezusa przechodzącego, no tak na przykład jak uczniowie Jezusa, dajmy na to Piotr, Andrzej, Jakub, Jan. Jezus kiedyś przechodził brzegiem jeziora i oni dostrzegli przechodzącego i zachwycili się jego propozycją, tym, co im zaproponował. Uczynię was rybakami ludzi. Nie, że będziecie, nie, że staniecie się, że sami się uczynicie, ja was uczynię. Pójdźcie ze mną, a koltej moi, czyli przyłącz się do mnie, a ja cię uczynię rybakiem ludzi, ja cię uczynię. I też dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak uczynić rybakiem ludzi. Właśnie, i teraz jednak okazuje się, że wśród tych ludzi, którzy idą z Jezusem, część jest takich, których ta droga się nie dokonuje. Nie dokonuje się to, co chce dokonać Jezus. Że można się przyłączyć do Jezusa, ale
na zasadzie pielęgnowania swoich oczekiwań i prób, że to ja poprowadzę Jezusa, tak. Że widzę Jezusa tylko i wyłącznie jako środek i metodę na spełnienie moich oczekiwań. Ja pozornie się przyłączyłem do Jezusa, pozornie idę z Nim, ale tak naprawdę to próbuję Go prowadzić, właśnie proago. Nie tylko Go wyprzedzam, ale jeszcze próbuję Go prowadzić. I zobaczcie, jak głęboki zgrzyt jest właśnie między Jezusem a tymi, którzy próbują Go prowadzić. Już właśnie w samym tym fakcie, że to oni próbują prowadzić, to właśnie warto pamiętać, nie? Że to zawsze, na każdym etapie historii, zawsze jest jakaś grupa ludzi, w szczególności to dzisiaj jest strasznie dużo takich ludzi, którzy wiedzą lepiej od Jezusa, nie? Wiedzą lepiej od Jezusa i oni Go poprowadzą. Wiedzą lepiej od Jezusa, czym jest Kościół, jak powinien funkcjonować i to oni, prawda, skonstruują swój własny Kościół. Bo biedny Jezus, to właśnie mu wszystko wypadło z ręki. Wiedzą lepiej od Jezusa, jak powinien funkcjonować świat, jak powinno funkcjonować chrześcijaństwo, nie? Że pozornie są z Jezusem, ale właśnie jest ta cecha, że wiedzą lepiej. Wszystko wiedzą lepiej. To strasznie trzeba się bać takich ludzi, którzy wszystko wiedzą lepiej. Aczkolwiek Jezus się nie boi, próbuje ich uformować. Ja mam wrażenie, że to, co się wydarzyło z tym ślepym pod Jerychem, to właśnie jest nie tylko i nawet może nie przede wszystkim na korzyść tego ślepego, ale właśnie na korzyść tych wszystkich zaślepionych, prawdziwie zaślepionych, którzy próbują prowadzić Jezusa, właśnie którzy próbują wiedzieć lepiej od Jezusa, bo w nich nie ma szans, żeby dokonało się to, co przyszedł zrobić Jezus. I zobaczcie, jak głęboki jest między nimi rozdźwięk. Oni nastają na tego wołającego żebraka, żeby umilkł, żeby nie zawracał Jezusowi głowę, a tu chodzi o zupełnie coś odwrotnego. Dokładnie chodzi o to, żeby takich ludzi do Jezusa doprowadzać. Tylko żebym ja był zdolny doprowadzać takich ludzi do Jezusa, to najpierw ja potrzebuję odkryć, do czego naprawdę jest mi potrzebny Jezus. Do czego naprawdę. I wtedy zrozumiem, że najlepsze dla drugiego człowieka jest go doprowadzić do Jezusa. Nie dyktować mu, co ma zrobić, czy ma wołać, czy ma nie wołać, jak ma wołać i w ogóle, tylko przyprowadzić go do Jezusa. Najlepsze, co mogę uczynić dla drugiego człowieka, to przyprowadzić mu do Jezusa. Tak, przyprowadzić. I to im bardziej jestem sam pogubiony, tym bardziej potrzebuję ludzi prowadzić do Jezusa. Tak. Jeżeli uchwyciłem się naprawdę Jezusa, jeżeli odkryłem, co jest naprawdę dobre dla mnie, to będę wiedział, co jest naprawdę dobre dla innych. To jest tak naprawdę kwestia miłości. Miłości, tak. Miłości, która otwiera mi oczy na to, co jest dobre dla mnie i otwiera mi oczy, co jest dobre dla innych. Właśnie ta miłość wylewa się z Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Miłość, która równa się mądrość, mądrość, która równa się miłość. Właśnie ta mądrość miłości Boga, nie? Mądrość miłości Boga, ta wielka mądrość miłości Bożej, która zawsze widzi to, co dobre i zobaczę, że w dzisiejszej Ewangelii widzimy taką bardzo ważną cechę dobra, że jeżeli coś jest dobre dla kogoś, to jest dobre dla wszystkich. Jeżeli to jest dobre dla tego niewidomego, to jest dobre dla wszystkich, bo wszyscy na tym korzystają. Że ci wszyscy wielce pogubieni, którzy próbują prowadzić i wyprzedzać Jezusa, którzy próbują wmanewrować Jezusa w swoje wyobrażenia, oczekiwania, dla których Jezus tak naprawdę jest środkiem, tylko prawda, takim pretekstem, środkiem do realizowania, do próby zrealizowania tego wszystkiego po swojemu, że w nich wszystkich się dokonuje wreszcie jakaś przemiana, nie? Wreszcie jakaś przemiana. Ta przemiana jest opisana na końcu dzisiejszej Ewangelii, właśnie w takim słowie, że cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. To też jest takie zastrzeżenie świętego Łukasza, że ci, którzy dostrzegli, co dokonał Jezus. Właśnie okazuje się, że można niby towarzyszyć Jezusowi, niby widzieć, co on robi, niby słuchać, co on mówi, a pytanie, czy ja dostrzegłem i czy usłyszałem. Bo mogę właśnie iść z Jezusem, i niby widzieć, co on robi, niby słuchać, co mówi, ale bez przerwy być zapatrzony, zasłuchany w swoje idee i tak naprawdę nic do mnie nie dotrze, nic nie dostrzega, nic nie dosłyszę. Że Łukasz mówi, ci, którzy dostrzegli, tak, to oddali chwałę Bogu. To oddali chwałę Bogu, to jest takie greckie słowo, które właściwie mówi o opowieści. Aiteo.
Aitos, prawda? To jest, przepraszam, nie Aiteo. Boże, jak to było? W każdym razie to słowo mówi o powieści, opowieści, o opowiadaniu historii, prawda? Że wreszcie się dokonało to, co ma się dokonać. Zobaczcie, ci wszyscy, którzy wyprzedzali Jezusa, no jaką oni opowieść rozgłaszali o Bogu? No, straszliwie fałszywą, że jak jesteś ubogim żebrakiem i ślepym na dodatek, to nie masz co się Jezusowi na oczy pokazywać, że w ogóle nie zawracaj Jezusowi głowy, tak? Najpierw weź się, chłopie, ogarnij, zanim się Jezusowi pokażesz. No, czy to jest dokładnie odwrotna opowieść o Bogu, o Jezusie, niż ta zgodna z prawdą, że to Jezus przed nas ogarnąć. Że my nie jesteśmy w stanie sami się ogarnąć. Żebyśmy byli w stanie sami się ogarnąć, to byśmy nie potrzebowali zbawienia i Zbawiciela. Właśnie, więc to jest strasznie fałszywa opowieść o Bogu, o Jezusie właśnie, ta, że najpierw musisz spełnić nie wiadomo jakie wymagania, najpierw się wykazać nie wiadomo czym, zanim się pokażesz Jezusowi na oczy i w ogóle najlepiej jakbyś Jezusowi sobą głowy nie zawracał. Właśnie, to jest też taka cecha tych wszystkich współczesnych proroków, nie? Że to my musimy wziąć sprawy w swoje ręce, zamiast Jezusa je pozałatwiać. To jest strasznie fałszywa opowieść o Jezusie. I teraz ci, którzy zobaczyli, dostrzegli, do których dotarło, co naprawdę Jezus uczynił, to wreszcie zaczęli opowiadać o prawdziwym Bogu, o prawdziwym Jezusie. Bo co naprawdę Jezus uczynił, Jezus naprawdę to tego człowieka usłyszał i dostrzegł. Zatrzymał się, stanął przy nim. To są strasznie ważne gesty. Zobaczcie, tłum, rozumiecie? Łukasz mówi tłum. Tłum przeciąga, idzie, coś tam gadają, rozmawiają, hałas, nie? Tłum, prawda? I w całym tym tłumie Jezus słyszy wołanie tego jednego, jedynego żebraka, tego, który potrzebuje, tak? Tego, który potrzebuje Jezusa, tego, który pozornie jest ślepy, a tak naprawdę widzi prawdę. Bo zobaczcie, co on widzi, co on wewnętrznie widzi, że to Jezus jest mu potrzebny. Ja Jezusa potrzebuję. I to jest wiara, o której mówi Jezus, że ja potrzebuję Jezusa, ja potrzebuję iść z Nim. I tu właśnie święty Łukasz mówi, on akoluteo Jezusowi. Przyłączył się do Jezusa, uchwycił się Jezusa. On już się nie trzymał swoich własnych wyobrażeń, oczekiwań i tak dalej. On dostrzegł prawdę, co jest dla mnie najlepsze, przyłączyć się do Jezusa, uchwycić się Jezusa, żeby Jezus zrealizował się we mnie. Tak, bo właśnie widzicie, tak myślę o tym niewidomym żebraku i o tym pytaniu, co chcesz, żebym ci uczynił. Właśnie cała sztuka polega na tym, że moje pragnienie zgrało się z pragnieniem Jezusa. Żebym ja zaczął widzieć moje dobro tak, jak widzi je Jezus. Tak, jak widzi je Bóg w swojej mądrości, która jest mądrością miłości. Właśnie strasznie dużo konfliktów, znaczy właśnie wszystkie konflikty między nami a Bogiem to wynikają właśnie z tego, że nasze myślenie nie jest myśleniem Boga i że my widzimy dobro nasze, świata, innych ludzi kompletnie inaczej niż się widzi Bóg. I dlatego myślimy, że Boga nie ma, że nie działa, że nie interesuje się nami, że nie wiadomo jak Go przekonać. Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że nie ma co się Nim przejmować właśnie. A tak naprawdę wyjście z sytuacji jest właśnie w zrozumieniu, że to nie ja widzę dobro poprawnie, że ja potrzebuję nasiąknąć od Boga Jego mądrością, mądrością, która przychodzi w Jezusie, mądrością, która jest mądrością Jego miłości, że zobaczyć wreszcie siebie i wszystko oczami Boga, oczami Jego miłości, oczami Jego mądrości, to wtedy zobaczę, co jest naprawdę dla mnie dobre, co jest naprawdę dobre dla moich braci, sióstr, dla całego świata. Zobaczę dobro tak, jak je widzi Bóg. Właśnie widzicie, my żyjemy w zaklętym kręgu naszych wyobrażeń. Myślimy, że to jest coś ostatecznego. Kiedy to nie funkcjonuje, to zapadamy się w depresję, w rozpacz, w beznadzieję. No bo dochodzimy do wniosku, że tu już nie ma nadziei, bo nasze wszystkie pomysły zawiodły. A nie wpadnie nam do głowy właśnie zawołać do Jezusa, nie? Zawołać do Jezusa, że ja potrzebuję przejrzeć. Właśnie odkryć to, że to nie ja jestem tym, który wie, że skoro wszystkie moje pomysły zawiodły, no to znaczy, że potrzebuję kogoś większego, prawda? Zawsze wyjście z każdej sytuacji, wyjście prowadzi drogą pokory, drogą uznania prawdy.
że moje pomysły zawiodły, to znaczy, że one nie są prawdziwe. Ja potrzebuję zobaczyć prawdę, zobaczyć Jezusa. Potrzebuję wołać do Niego, potrzebuję Jezusa jako drogi, jako światła, jako prawdy, jako życia. Potrzebuję uchwycić się Jego i pozwolić, żeby On zrealizował we mnie swoje obietnice, bo tylko to jest dobre dla mnie. Okazuje się, że automatycznie to jest dobre dla innych. Że prawdziwe dobro jest moim dobrem i automatycznie dobrem innych. I automatycznie, no właśnie tak jak w przypadku tego niewidomego spod Jerycha. Właśnie to doświadczenie, właśnie co otwiera człowiekowi oczy, co człowiekowi obciążonemu grzechem pierworodnym otwiera oczy. No bo tak, żeby zobaczyć moje prawdziwe dobro, no to potrzebowałbym patrzeć poprzez pryzmat miłości samego Boga. No ale grzech pierworodny mnie tej miłości pozbawił, pozbawił mnie mądrości tej miłości. No to jak tu popatrzeć? Okazuje się, że jest pewna metoda. Kiedy człowiek właśnie dochodzi do bankructwa wszystkiego, do tego, że właśnie odkrywam, że ja jestem ślepy, ja jestem niewidomy, że wszystkie moje pomysły zawiodły, że nie mam nic, że już nie mam nic, prawda? I to, że nie mam nic i że jestem nikim, prawda? I że wszystko zawiodło, może, nie musi, bo człowiek może się zawziąć w sobie niestety i do bólu, prawda, odrzucać tą prawdę, ale powinno właściwie doprowadzić mnie, tak jak w przypadku tego niewidomego żebraka spod Jerycha, właśnie do wniosku, że ja jestem za mały, że ja potrzebuję kogoś większego, nie? Ja potrzebuję uchwycić się kogoś, kto stanie się właśnie moim światłem, moją drogą, moją prawdą, moim życiem, nie? My się chwytamy właśnie różnych rzeczywistości, różnych pomysłów, różnych idoli, które w naszych oczach właśnie są światłem, są wzorcem i tak dalej. Właśnie bankructwo tego wszystkiego powinno nas doprowadzić do odkrycia, że potrzebujemy kogoś większego, że wszyscy potrzebujemy uchwycić Jezusa i że On właśnie przychodzi i zaprasza, żeby przyłączyć się do Niego. Przyłączyć się do Niego, żeby uchwycić się Go. Uchwycić się Go nie dlatego, że On spełni moje oczekiwania, tylko że On jest największym moim dobrem. On jest największym moim dobrem jest Bóg, który mnie zaprosił do wspólnoty z Nim, prawda? I ten Bóg wychodzi do mnie nieustannie w Jezusie i chce, żebym się przyłączył do Niego, chce stać się moim światłem, moją mądrością, chce mi otworzyć oczy na to, co naprawdę jest dobre właśnie. Nie? Że właśnie to jest to, nie? Żeby zacząć widzieć siebie miłością Jezusa, widzieć siebie Jego światłem, Jego mądrością, to wtedy zobaczę, co naprawdę jest dla mnie dobre. Nie? My mówimy, no bo miłość jest czynieniem dobra, nie? A my nie jesteśmy w stanie wymyśleć ani miłości, ani dobra. Bo Bóg jest miłością. Ja potrzebuję samego Boga, żeby zacząć widzieć, co naprawdę jest dobre. Właśnie, okazuje się, że bardzo często nasze rozumienie dobra i boskie rozumienie dobra jest zupełnie inne. Zupełnie inne. I właśnie dlatego ci wszyscy, którzy tak się trzymają swojego przekonania i którzy mają tendencję właśnie, żeby wyprzedzać i prowadzić, no to właśnie Jezus będzie próbował im otworzyć oczy, że to nie tak. Że to nie tak. Właśnie ci wszyscy, którzy właśnie chcieliby decydować, dyktować, właśnie prowadzić, nie? Bo ja wiem najlepiej, nie? Teraz, nie? To właśnie Jezus będzie zawsze próbował otworzyć oczy, że to jednak nie ja wiem najlepiej, że ja potrzebuję być poprowadzony, ja potrzebuję, żeby mi wytłumaczyć, żeby mi otworzyć oczy. Właśnie tym, co otwiera oczy, to jest wiara, pistis. Pistis, peito, to znaczy być przekonanym. I od tego właśnie peito pochodzi pistis, wiara, pistos, przekonany. Właśnie, że pistis, nie? Że jestem głęboko przekonany, że porzucam swoje przekonania, prawda? I daję się wreszcie przekonać, nie? Daję się wreszcie przekonać i to mi wreszcie otwiera oczy. Daję się wreszcie przekonać do prawdziwej miłości, do prawdziwej mądrości, do prawdziwego światła i to mi ukaże prawdziwe dobro. I wtedy właśnie w swoim widzeniu dobra zgram się z Jezusem,
Zobaczę moje dobro, tak jak je widzi Jezus. Zapragnę dla siebie tego dobra, które pragnie dla mnie Jezus. Wreszcie będę z Nim dogadany, zgrany względem mnie i miłości do mnie i mojego dobra. I odkryję, że w konsekwencji będę dogadany z Jezusem w kwestii dobra innych ludzi. Ale nie będzie takiego rozdźwięku, jak widać w dzisiejszej Ewangelii. Tak, więc to właśnie trzeba dać się przekonać Jezusowi, prawdziwemu Jezusowi, a nie Jezusowi moich wymysłów. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.